Jest mi niezmiernie miło, że jesteśmy tutaj w takim gronie, w gronie także kibiców, bo oni zawsze wtedy z nami byli i są do dzisiaj tutaj. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Mam nadzieję, że będziemy was widywać na stadionie jak najczęściej. Jesteście częścią Widzewa, jesteście częścią historii tego klubu. Jeżeli chodzi o uroczystość odsłonięcia tablicy, no super, jestem bardzo zadowolony, że dostałem zaproszenie, to po pierwsze, że jeszcze ktoś o nas pamięta, to drugie. No i cieszę się, że miałem tą możliwość przyjechania tutaj i wraz spotkanie się z kolegami, a moment ku temu jest na pewno super i cieszę się bardzo, że gdzieś to moje nazwisko tutaj i nazwiska moich kolegów, z którymi tutaj walczyłem w Lidze Mistrzów, będzie się przewijało, będzie na tym stadionie gdzieś jasno zaznaczone. W większości z kolegami się gdzieś tam spotykamy od czasu do czasu na meczach czy gdzieś przy różnych uroczystościach, no nie? Ale no nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach. Każdy gdzieś tam pracuje, każdy gdzieś pogoni za tą pracą, za obowiązkami, które ma. Nie jest łatwo nam się spotykać, więc tym bardziej cieszymy się, że jest taka możliwość spotkania się i tym bardziej tutaj na Widzewie i tak jak mówię, wszystkie swoje obowiązki jakoś podkładałem, żeby móc tutaj przyjechać i gdzieś z tymi kolegami ten czas miło spędzić. No i po drugie zobaczyć jeszcze mecz Widzewa, bo powiem szczerze, że gdzieś tych pierwszoligowych rozgrywek aż tak nie śledzę, więc z miłą chęcią zasiądę na trybunach i popatrzę jak wygląda poziom pierwszoligowy. Obejrzymy mecz, mam nadzieję, że będzie dobre widowisko. Młodzi piłkarze widzewscy pokażą dobry futbol. No i później dalsza część tego spotkania, kolacja, pogadamy, porozmawiamy, powspominamy, pośmiejemy się. No i tak, no mam nadzieję, że jak najdłużej. Radek, dzisiaj pierwszy raz w życiu występ przeciwko byłemu klubowi, tak? Tak, pierwszy raz. Na pewno gdzieś tam jakieś większe emocje towarzyszą, ale podchodzę do tego spokojnie, mecz jak mecz i chcemy go wygrać, nie? No wiesz, Skra ma na nas dobry patent, to jedna z niewielu drużyn, których według jakichś tam statystyk możemy się obawiać, także musimy być czujni. Jaką mamy metodę na Skrę, jak sądzisz, co nam pomoże? Nie, myślę, że na spokojnie, statystyki statystykami, ale ten mecz może być inny i mam nadzieję, że wyjdziemy, zdominujemy Skrę i zdobędziemy te 3 punkty. Dużo znajomych osób dalej w zespole Skry, bo po poprzednim sezonie troszkę drużyna się rozleciała. Wiesz co, troszkę tak, ale było dużo wypożyczonych osób, może dlatego, nie? Ja tam gdzieś i tak znam dużo chłopaków, wiesz, byłem tam 8 lat, fajny czas, gdzieś tu ze Skry wypłynąłem na szerokie wody, no i co, dzisiaj mecz i z chłopakami powalczymy na boisku. Trener dalej pomaga? Nie, trener zawsze musi się pojawić w dobrych momentach. No. On zawsze czuwa. Tak będzie chodzi. Jakieś szczególne rady od trenera dzisiaj przed meczem były? Trenerze, jakieś rady szczególne były? Jakieś rady szczególne? No, wynik nie jest ważny, ale musimy wygrać, dokładnie. Dzisiaj w sercu Łodzi wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór. Będziemy mieli bowiem pokolenie nieco starsze i pokolenie najmłodsze. Połączyliśmy dwie imprezy. 25-lecie Ligi Mistrzów na Widzewie, meczu z Atletico Madryt. Dzisiaj gościmy bohaterów tamtych dni, działaczy, trenerów, piłkarzy. Bardzo liczne grono, co mnie szczególnie cieszy. W tym ówczesnego idola najmłodszych, Marka Citkę, który zdobył niesamowitą bramkę wówczas w sprawie połowy boiska, pokonując Molinę. To była honorowa bramka dla Widzewa w tamtym meczu. Gdyby dzisiaj padła taka bramka, to ci najmłodsi, którzy są za nami, oszaleliby ze szczęścia i na to bardzo liczę. Bo drugi ważny aspekt dzisiejszego dnia to jest ponad 2,5 tysiąca dzieciaków na trybunie B, kawałku C, kawałku A. Mówię o tym celowo, bo na trybunie B wszystkich dzieci nie pomieściliśmy. Ponad 2,5 tysiąca dzieci dzięki kapitalnej inicjatywie widzewskich fanklubów, ale nie tylko, także włączyły się inne instytucje, łódzkie szkoły, także Makis, operator naszego obiektu, także do nas, do klubu, mnóstwo grup zgłaszało się samych. Zapraszaliśmy ich wszystkich i mam nadzieję, że wszyscy się na stadionie pomieszczą, a najważniejsze, tak jak dzieciaki przyjeżdżają dzisiaj szczęśliwe, mają flagi, będzie specjalna oprawa, mają malowane twarze, tak szczęśliwe wyjdą dzisiaj ze stadionów, to bardzo wierzę.
dzisiaj debiut na Widzewie młodego? Nie no, młody już tu był. Młody był, zna klimat. Zna klimat. Skąd przyjechaliście? Siradza. No to widzewskie miasto. Tak, tylko Widzew, prawda? Snu, jak jest? Kto wygra mecz? No. Jaki wynik dzisiaj będzie młody? Widzew 10-0. Uuu, marzenia, ale ja myślę, że 1-0 będzie. Oby tak było. Czyli no. Co, widzimy się jeszcze na następnych meczach? Na pewno, jeszcze nie raz. Dobrego widowiska życzę. Pozdrowienia. Hej. Z Zdzieskiej Woli. Który raz na meczu? Czwarty. Czyli już poznałeś klimat? Znasz piosenki? Znam. Jaki wynik dzisiaj? 3-1 albo 4-0. Jak, podoba się na Widzewie? No, bardzo. No. Koledzy też chodzą? Tak. To u Ciebie zabiera nowych, żeby było Was teraz więcej. No. Czyli co, Zdzieska Wola tylko Widzew? Tak. Dziś mamy przyjemność gościć bardzo dużą delegację, grupę osób, które w tamtych wydarzeniach uczestniczyły. How do you feel after this injury? I'm working hard because I want to be in the pitch with my teammates and be able to help them, you know. It's difficult the injury, but in football it's normal, I need to recover. So when you will be ready for the match? I hope to be for the next match. Because I'm working hard and maybe for Monday I will be ready. How is it to watch the game not from the pitch, not from the bench, but from the stands? Is it a big difference? Yes. Here is different because you feel the supporter, you know, too closer and. I'm more nervous here than inside, but no problem. I trust my team, and I'm sure that we will win this match.
pięknego. Tak się bawi i wygrywa Witebuk, tak się bawi i wygrywa Witebuk, tak się bawi i wygrywa Witebuk, to wygrałeś! Super uczucie, naprawdę. Pierwsza bramka jeszcze na stadionie Widzewa. Kosmos, naprawdę. Na potęte, oby więcej. Otóż to, no mam swój plan jakiś, mam nadzieję, że go wykorzystam. Trudno było zacząć, bo czekałem długo, ale teraz będzie już z górki. Zasługujecie. Zasługujecie swoją postawą, swoją grą. Zasługujecie na to, co was spotyka po meczach. To jest dla was. Ci ludzie przychodzą dla was, naprawdę kibicują i cieszą się z waszej gry, z waszych postępów, z waszych zwycięstw. To jest naprawdę dobra wasza praca i po prostu nie schodźmy z tej drogi. Idźmy dalej wszyscy razem jako drużyna. Myślę, że wspaniałe, że dzisiaj ta piękna uroczystość, miłe przyjęcie przez kibiców, później mecz. No początek było ciężko, bo żartowaliśmy sobie, że nie wiem, może za dużo presję robimy na chłopakach, ale rzeczywiście ten karny do szatni troszeczkę ten mecz otworzył i w drugiej połowie Widzew zdominował przeciwnika, choć trzeba powiedzieć, że Skra też dobrze grała w piłkę, więc myślę, że takie spotkania, te akcje, bramki, to kibice potrzebują i myślę, że dzisiaj bardzo miły wieczór i dla nas, i dla kibiców, i dla drużyny. No ja myślę, że Widzew zdecydowanie wygrał i zasłużenie, tak? Mimo, że ta pierwsza połowa troszeczkę szła tak ciężko i mozolnie, rzut karny pod koniec pierwszej połowy spowodował to, że ta bramka jak zawsze do szatni, troszeczkę zamieszania w drużynie z Częstochowy. No druga połowa zdecydowana dominacja i naprawdę można powiedzieć, że Widzew, jeżeli będzie tak grał, możemy powiedzieć śmiało, że dużym krokiem będzie wracał na elitę. Z niektórymi 5 lat, ostatni raz, kiedy było właśnie również wspomnienie. No każdy ma gdzieś swoje różne sprawy, biznesy, interesy. Pracujemy w różnych miejscach, mieszkamy w różnych miastach, dlatego takie spotkania zawsze są fajne i miłe. I tutaj trzeba podziękować Widzewowi, że coś takiego zorganizował.